Przed nami Derby Łodzi. Czy wiecie, że? Najlepszą wiedzę czerpie się od tych, co zagrali w tak prestiżowym meczu. To nie tylko spotkanie o punkty, ale o prestiż. Zaczynamy! Derby Łodzi zawsze były niesamowitym meczem. W przeszłości Derby Łodzi rozgrywane były na stadionie łódzkiego klubu sportowego, który był większy od Widzewa. Ten stadion zapełniał się po brzegi. W przeszłości derby były rozgrywane na stadionie UKS-u, który był większy i mecze były przy pełnej publiczności. Tych derbów najbardziej, które mi się tak utrwaliły, no to pierwsze derby, jak widzę, wszedł do ligi, to zdaje się przegraliśmy u siebie 2-1, ale widzę, generalnie był lepszy z nami w ogólnym jakimś rozrachunku, mieli lepszych zawodników. Jeżeli robili transfery, to przeważnie kupowali zawodników na poziomie reprezentacji. Czy wiecie, że każdy młody piłkarz grający w łódzkim klubie sportowym, czy w łódzkim Widzewie, bądź w innych okolicznych drużynach, marzy o tym, aby zagrać w derbach Łodzi? Ale to nie jest takie proste, jak się wydaje. Poprzednie derby, czyli tej, których ja jeszcze kojarzę sobie, jak grałem, to były derby, w których no, było dużo łodziaków, tak bym to powiedział, tak? Czy to byli związani z UKS-em, czy z Widzewem, którzy do tej pory mieszkają w Widzewie, natomiast na dzień dzisiejszy wszystko to, co kojarzy się z UKS-em i z Widzewem, bardzo mało jest tutaj takich, bym powiedział, rdzennych mieszkańców, także te derby się na pewno, nawet pod względem takim typowo charakterologicznym, no tym się różnią. No. A prawdą jest, że trzeba pochodzić z Łodzi bądź okolic lub czuć się łodzianinem, by poczuć tak naprawdę smak derbów Łodzi i zrozumieć, o co w tym właściwie chodzi. Na pewno nawet pod względem takim typowo charakterologicznym, no tym się różnią. No jeżeli, nie wiem, jest Szarpak, jest Wyciszkiewicz, który grał i w UKS-ie Widzewie, jest Sławek Gula, jest Sławek Hałaśkiewicz, jest Andrzej Szul, Wiesiek Braga. Z drugiej strony można powiedzieć, że jest Marek Chojnacki, Mirek Buzacki, Marek Juba, Tomek Wieszczycki, no to już widać, ilu zawodników było związanych bezpośrednio z jednym bądź z drugim klubem. Nasz legendarny piłkarz, jeden z orłów Górskiego, zna derby doskonale. Jan Tomaszewski, czyli człowiek, który zatrzymał Anglię. Z swego czasu grały dwie najlepsze drużyny w Polsce. Mistrz Niewica, mistrz Polski, także derby Łodzi zawsze były niesamowitym meczem. Bo nie grało się o to, kto jest najlepszy w Polsce. Grało się o to, kto jest najlepszy w Łodzi. Strzelić bramkę w derbach Łodzi to coś wspaniałego. Marek Saganowski przeżył to czterokrotnie. Ale fakt to jest podwójna, tak? Strzelasz bramkę dla swojej drużyny, dla ludzi, którymi się otaczałeś w przeszłości, dla znajomych kibiców. Tak więc ta świadomość tego jest podwójna. Zawsze w derbach chodzi o jedno, kto będzie rządził przez najbliższe pół roku. Sławomir Majak, który zdobywał sukcesy z łódzkim Widzewem, zagrał dwukrotnie w tak prestiżowym meczu, ale o tych spotkaniach mógłby już zapomnieć. I nie wspominam ich miło, bo pierwszy na UKS-ie remis 1-1, gdzie wszedłem z ławki rezerwowy, no to w drugim pierwszy mecz na rundzie wiosennej przegraliśmy u siebie 0-1, więc nie mam zbyt miłych wspomnień. Byli i tacy, którzy w derbach Łodzi zagrali po stronie UKS-u i po stronie Widzewa. Ja grałem po jednej i po drugiej stronie, w sumie 18 występów, więc dla mnie na pewno są to mecze szczególne, na pewno zapadły w pamięć, jeżeli chodzi o walory piłkarskie, walory takie ewolucjonalne, walory takie estetyczne, walory kibicowskie. Na pewno mecz, którego życzę, żeby każdy w swojej karierze mógł przeżyć. Przed tak prestiżowym meczem ważne jest przygotowanie fizyczne i taktyczne. Ale nie zapominajmy o jednym, o głowie. To tutaj rozgrywają się nieprawdopodobne emocje. Trema jest, ale to po prostu jak sędzia już zagwizdże, już gramy mecz, to się raczej zapomina. Chyba że publiczność coś innego skanduje i przeciwko jakiemuś zawodnikowi, ale generalnie jak ogólnie dopingują drużynę, to tak mobilizuje zawodników, dodaje skrzydeł. Czy wiecie, że piłkarze UKS-u i Widzewa bez względu na wynik derbów przynajmniej raz w roku spotykali się na jednej imprezie? I nieważne, kto był królem Łodzi.
bo myśmy się na nowy rok, czy jakieś zakończenie sezonu spotykali wszyscy w Grandce. Oni w Malinowej, my w Grandce, albo my w Grandce, oni w Malinowej. I następowało, jakby tu powiedzieć, takie zbratanie dusz, bo my rywalizowaliśmy ze sobą, ale szanowaliśmy się. Kibic nie wyobraża sobie transferu z ŁKS-u do Widzewa, bądź odwrotnie. Ale piłkarz patrzy już na to nieco inaczej. Ruch z przejściem do ŁKS-u i z ŁKS-u do Widzewa z mojej strony był na pewno dobrze przemyślany, ale no ze strony kibiców ŁKS-u na pewno było to źle odebrane. Ale ja musiałem patrzeć na swoją karierę, że ona się rozwijała tak, jak ja sobie zaplanowałem. Czy wiecie, że jeden z orów Górskiego, Mirosław Bulzacki, już w 28 minucie meczu zdobył bramkę? Ale to była bramka samobójcza. Po prostu był strzał z linii bramkowej, wybijałem piłkę i było bardzo ślisko i po nodze mi poszła i po całą poprzeczkę strzeliłem, ale już praktycznie piłka była za linią, ale jeszcze próbowałem ją wysoko dosięgnąć, nie dał rady. No ale tam zaczęliśmy atakować, ponieważ wiadomo, że u siebie graliśmy i Witek Nowak strzelił na 1-1, także taki zasłużony był ten gol i wynik meczu. Także to mi najbardziej się jakoś tak utkwiło. Na koniec pytanie retoryczne. Kto wygra mecz? Kto strzeli więcej bramek? Kto będzie zwycięzcą tego meczu? Oglądajcie Derby Łodzi, ale oglądajcie również Lożę Sportową na Facebooku i na YouTubie. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia.